Druga część tematu, jako pewnego rodzaju rozwinięcie tematu, jak rozróżnić prześladowanie czy kara. Kara czy jako konsekwencja, bo tutaj to też można tą karę różnie rozumieć. Nie tak jak my to dzisiaj rozumiemy. Może tak ku przypomnienia, że Stwórca tutaj można znaleźć taki mechanizm, takie kolejność postępowania, czyli jest najpierw informacja, Tora jako nauka przekazana, czyli informacja, przekazanie informacji, poinformowanie. Jeżeli grupa ludzi lub człowiek nie stosuje się do tego, jest to napomnienie w różny sposób. Prorocy są posyłani lub przypomnienie, że dane ci zostało, pouczenie, Tora, słuchaj tych słów. No i jak to nie skutkuje, jest konsekwencja, kara można to nazwać, bo to różne są czynniki, tutaj Bóg się różnymi czynnikami posługuje. Tak samo to napomnienie też może być różne, bo to może być zdarzenie jakieś. Najczęściej jest to napomnienie słowne lub sytuacja, gdzie coś przeczytamy, coś usłyszymy. No i w trakcie kary, jakby konsekwencji jest ponowne napominanie. Wróć, powróć, zacznij słuchać. I jakby kółko się zamyka z powrotem. To tak w przypomnieniu. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik w tym wszystkim, co w Bibliach tłumaczone jest na ucisk. I przeczytałem sobie kilka fragmentów i z tych kilku fragmentów wynika, że tak już wybiegnę myślami, że ten ucisk to nie można zdefiniować jako karę czy prześladowanie, bo jest i w tym tak zwany ucisk, czyli jakaś trudność, jakaś niedogodność, coś bolącego nas w cudzysłowie oczywiście bolącego, coś się dzieje. I to jest określone jako ucisk i bardzo chcę poruszyć ten temat dlatego, bo możemy go mylić, sam ucisk, klasyfikować go jako prześladowanie. Oczywiście on może być jako czynnik prześladowania, ale może być ten ucisk też czynnikiem kary czy konsekwencji. Właśnie o to chodzi. Dlatego to sama ta trudność, jak sama w sobie, nie definiuje, czy jesteśmy pod prześladowaniem, czy jesteśmy pod karą. Czytajmy sobie kilka fragmentów. Mateusza na początek, 13 rozdział, 21 werset, przekład poznański. Tu jest mowa o tych ziarnach, które padają na różne gleby. Wiemy, że ziarnem jest słowo i gleba to jest człowiek, który zaczyna oddziaływać, znaczy to słowo zaczyna w tym człowieku oddziaływać. I tutaj jest taki już o jednym z tych środowisk, czyli o tych człowieku powiedziane tak, nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały, a kiedy przychodzi ucisk, to jest przykład poznański, lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. I tutaj użyto określenia ucisk lub prześladowanie z powodu słowa. Jako dwie, jak w pewnym sensie dwa odrębne czynniki, jakoby ucisk był czymś innym niż prześladowanie. Ten sam werset w przekładzie paulińskim, tu już przeczytam, bo oni tu podzielili, może od początku, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały, dlatego gdy przychodzą trudności, lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Przekład Sterna, ten sam werset, tłumaczy tak samo tutaj jak Paulińska, ale nie ma w sobie korzenia, trwa zatem przez jakiś czas, gdy tylko pojawią się trudności czy prześladowanie związane z orędziem, od razu odpada. I tak się zastanawiałem, jak można by ten ucisk w tym miejscu, bo tutaj te przekłady mówią jakoś o trudności, jako trudność, i ta trudność bardziej nam jest bliższa zrozumieniu, że ten ucisk to jest jakaś trudność, jakaś przeciwność. I Bóg w psalmach czy w przysłowiach też mamy zawarte, że jest jak ten złotnik i wytapia i próbuje. To tak nawiązanie do metalurgii, gdzie odpowiednio się oczyszcza dany metal, tam w wypadku srebra albo złoto, jako te szlachetne metale, i to się próbuje, czyli sprawdza się, ile jest tej czystości tego metalu w całym tym stopie. No i to funkcjonuje dnia dzisiejszego. Jak ktoś tam kupował jakąś biżuterię, to wie, że jest taki a takiej próby, tak? Czyli ma zawartość tego metalu w tym stopie taką, a nie inną. To jest próba, czyli próbuje się ten metal, czyli poddaje się pewnemu procesowi, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I teraz jak wróciłem z powrotem do Mateusza, tego 13:21, ten ucisk, czyli ta próba, jest czymś innym niż prześladowanie. Bo prześladowanie z powodu słowa to jest taka przykra rzecz z powodu prawości, tak bym to określił. Natomiast ten ucisk to jest sprawdzenie, czy ktoś trwa, czyli trzyma ten poziom. Czyli tutaj w kontekście tej całej przypowieści, czy to słowo, które do niego doszło, czy on na przykład poznał, że ktoś, że szabat na przykład. To jest taki prosty przykład, że szabat trzeba zachowywać, tak? Nie pracować i tam innymi rzeczami się nie zajmować i tak dalej. I próba może być tak, że ktoś go namawia, no to zróbmy sobie ognisko, tam pogramy w karty, czy tam porozmawiamy, tak, przy kawie. I to może być ta próba, ten ucisk, ta sytuacja, czyli to zaproszenie, żeby ten szabat w inny sposób z kimś tam przechodzić. To nie jest stricte samo sobie prześladowanie, bo prześladowanie to jakby ktoś przyszedł i... Jaki to by przykład dać? Może z szabatem najprościej, ale tu jakieś prześladowanie mi nie przychodzi do głowy, jakiś przykład, jak można by skonstruować prześladowanie z szabatem. No może, że sąsiad, nie wiem, jakąś głośną maszynę włączył, tak? A my sobie chcemy poczytać Biblię. Może taki przykład, nie wiem, czy trafny, ale tak teraz przychodzi do głowy. Że to jest troszeczkę coś innego, chociaż zawiera pewne elementy wspólne. Przeczytajmy jeszcze kilka, żebyśmy tak mieli szerszy pogląd. Jana Ewangelia, 6 rozdział, od 4 do 6. I tu czytamy tak. Przekład Wokatio, tu mam otwarty. Była zaś blisko Pascha, święto Judejczyków, chyba ze względu na tych Judejczyków. Podniósł się więc Jeszua i ujrzawszy, że liczny tłum przychodzi do niego, mówi do Filipa. Filipie, jesteś? Jestem. Dobrze. Skąd kupimy chleby, aby zjedli ci? To zaś mówił, wypróbowując go, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Tu jest takie sformułowanie pada, czy Jeszua wypróbowuje Filipa na temat chlebów. Czyli widzimy, że to nie jest stricte ani prześladowanie, ani kara, ani nic, tylko taka próba, pewnego rodzaju ucisk, co zrobimy w danej chwili, jak zareagujemy na, w tym wypadku na wiarę w Jeszua, bo to chyba już jest kolejny raz, kiedy Jeszua
rozmnaża chleb, z tego co pamiętam, ale może się mylę. W każdym razie tu użyto takiego określenia, wypróbowuje go Filipa tym pytaniem. List do Filipian, drugi rozdział. Też jest w tym znaczeniu pewien ucisk, ale to nawiązuje do pewnej próby. Filipian, drugi rozdział, od 19 wiersza, przekład poznański. Mam nadzieję w Panu Jehoszule, że wkrótce wyślę do was Tymoteusza, abym, dowiedziawszy się, co u was słychać, domyślę, mógł być spokojniejszy. Nie mam bowiem poza nim nikogo, kto by się ze mną tak zgadzał, a zarazem tak szczerze troszczył się o was, bo wszyscy zabiegają o swoje sprawy, a nie o Chrystusa Jeszuę. Wiecie, że on, ale nie Jeszuła, tylko Tymoteusz, on już przeszedł próbę, bo jak syn ojcu służył mi w krzewieniu Ewangelii. Mam nadzieję, że będę mógł go do was posłać zaraz, jak tylko zorientuję się w moim położeniu. Czyli widzimy, że tutaj poleca Szaweł, Paweł, Tymoteusz jako ten, który wypróbowany został w służbie ewangelicznej, że można na nim polegać. Czyli widzimy, że to słowo, tak jak w przypowieści Jeszua, padło na określony grunt i przychodzą jakieś czynniki, że to słowo zachowuje. Jest, można powiedzieć, wierny, tak, wierny w postępowaniu, że można być pewnym jego postępowania, czyli jak, tu wracając z powrotem do tego przykładu szabatu, że jak obchodzi szabat, to wiemy, że zawsze ma szabat. O, tak można by to określić, że zawsze on obchodzi szabat, zawsze ten dzień uświęca. Przeczytajmy sobie jeszcze Mateusza 24:9, bo tutaj już jest ucisk troszeczkę w innym kontekście ujęty. Przekład Świadkowy tutaj mam 24:9. Wtedy ludzie będą was wydawać na ucisk i będą was zabijać ze względu na moje imię, będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich narodów. I tu widzimy, że ten ucisk to można też zdefiniować jako prześladowanie. Dlatego powiedziałem, że to określenie ucisk, ta trudność, ta próba niekoniecznie wiąże się z prześladowaniem, niekoniecznie wiąże się stricte z karą, tylko to jest jakby sam czynnik. Natomiast kara czy prześladowanie to już jest definicja na podstawie tu, z jakiego punktu to postrzegamy. Powtórzę jeszcze raz, co tydzień temu, tylko z punktu Bóg jest jeden i Tora, Jego, cała Tora, jesteśmy w stanie, tylko z tego punktu wychodząc, jesteśmy w stanie rozpoznać, czy my sami, czy ktoś inny jest w prześladowaniu, czy w karze. Tylko z tego punktu. Bo jakbyśmy wzięli tylko ten werset, tak jak tu on brzmi, ze względu na moje imię, imię kogo? Jezusa, byśmy powiedzieli, no to wszyscy, którzy wyznają imię, mówią, że są prześladowani. Wszyscy, co do jednego. To wszyscy są prześladowani? To Bóg nagle tylko prześladowania zostały? Wszyscy są idealni? Bo prześladowanie dotyczy tych, którzy zachowują prawość. Do tego też dążymy, znaczy to mówiłem poprzednio. Tych, którzy głoszą Ewangelię chociażby.
Tak, ale to już jest inny czynnik Ewangelii głoszonej. No tutaj dziewiątym Jezus o tym mówi. Tak, ale to jest, nie można się zamknąć na to określenie. Ze względu na moje imię, nie ze względu na Ewangelię, bo każda denominacja, każdy kościół tak zwany, każda religia mówi, że są prześladowani ze względu na Ewangelię, ze względu na moje imię. I teraz trudno rozpoznać, czy to jest prawda, czy to jest może coś innego. Przekład tysiąclecia, ten sam werset, Mateusza 24,9, tu ujęto, że wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. Będziecie znienawiścić wszystkich narodów z powodu mego imienia. Czyli widzimy, że ten werset już pokazuje, że ten ucisk to może być postrzegany jako prześladowanie. Ale tak jak zwracam uwagę, ten ucisk sam w sobie jest tylko czynnikiem, który może być też czynnikiem kary. Czyli na przykład w dawnych czasach Bóg posłużył się wojskami babilońskimi do zburzenia Jerozolimy i oni, oblegając Jerozolimę przez długi okres czasu, tam chyba było za drugim razem chyba ponad 3 lata chyba, coś takiego, to ci, którzy tam byli zamknięci, to przechodzili ucisk, udrękę, ale w kontekście nieprześladowania, bo wiemy to już z perspektywy czasu. Jest jeszcze taki kilka fragmentów mówiące o ucisku. Mateusza 24, od 20 do 22. Tysiąclatkę, dwójkę tu mam. A módlcie się, aby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd nigdy nie będzie. Gdyby już czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. I z kontekstu możemy tu już wyciągnąć pewien jednoznaczny wniosek. Ten ucisk, ta udręka jest w kontekście kary czy prześladowania? Musiałbym to jeszcze raz przeczytać, bo zamyśliłem się trochę o tym. A módlcie się, żeby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Szabat jest prawem wiekuistym. Wiekuistego. I lecz z powodu wybranych. Ówczas musi zostać skrócony. Czyli ten ucisk musi zostać skrócony z powodu wybranych. Tu nie ma mowy o nieprawych. Czyli ten ucisk jest z powodu prawości. Bo mamy tu szabat i jest określenie z powodu wybranych. Ten czas będzie skrócony. Oczywiście może być to ucisk jako ogólne określenie, że nie wiem, wojna na przykład. Wojna do sięga prawych i nieprawych, tak? Ale tu akurat w tym kontekście co tu słowa są użyte, bo to są słowa do prawych, do wybranych. Ten ucisk do nich się tutaj odnosi jako trudność, jako udręka. Zobaczmy jeszcze Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Jak tutaj jest taki ucisk określony? Co to było? Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 11 werset. Na początek świadkowy przykład. Lecz cały Egipt i Kanaan nawiedziła klęska głodu, wręcz wielki ucisk. Nasi praojcowie nie znajdowali żadnego pożywienia. Czyli widzimy, że tym uciskiem był głód. Czyli taką trudnością. Przekład Nowa Biblia Gdańska zamiast ucisk mówi i wielkie utrapienie.
Poznańska w ogóle nie mówi o tym. Wtedy zapanowała wielka klęska głodu w Egipcie, Kanaan. Ojcowie nasi nie mieli co jeść. W ogóle sobie pominęli to słowo. To znaczy jeszcze tak powiem na temat przykładu Nowego Świata, pierwsze wydanie. Faktycznie tu jest napisane, nawiedziła klęska głodu, wręcz wielki ucisk. Czyli tak jakby klęska głodu była tym uciskiem. Ale ja no to tak sobie zaznaczyłem, że tam, gdzie przetłumaczyli wręcz, to jest słowo kaj, czyli i. Czyli dokładnie nawiedziła wielka klęska głodu i wielki ucisk. Tylko nie wiadomo, dlaczego kaj przetłumaczyli jako wręcz. Dowolnie to. No tak. Ale widzimy, że tutaj, bo chodzi mi o samo tutaj określenie, że głód był uciskiem, czy wielkim uciskiem, utrapieniem. Głód jest utrapieniem, tak? Bo sobie to możemy wyobrazić. Może nie w takim drastycznym stopniu, bo żyjemy akurat w takim okresie czasu, gdzie tego pożywienia jest naprawdę pod dostatkiem w ogólnym znaczeniu. Są może sporadyczni ludzie, którzy naprawdę głodują, ale no, jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, że głód jest utrapieniem, ciężkimi chwilami. Może tutaj jest też ucisk, użyte słowo ucisk, psalm 72, 13-14 werset, przekład tysiąclatka dwójka, czyli psalm 72, 13-14 werset. Zmiłuje się nad nędzarzem, biedakiem, ocali życie ubogich, wybawi ich od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna będzie w jego oczach. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem, ocali życie ubogich, wybawi ich od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna będzie w jego oczach. Czyli widzimy, że ten ucisk tutaj też jest z jakimś niedoborem powiązany. Nędzarz, czyli ten, co niewiele ma, biedak, to jest to samo określenie, ocali życie ubogich. Też trzeba wiedzieć, że biedni są często ci, którzy nic nie mają, żadnej jakby siły, są często przez tych innych bogatszych, że tak powiem, wykorzystywani, czyli jeszcze jest to w różny sposób ucisk od innych, nie sama nędza i bieda jest uciskiem, ale też inni ludzie się do tego przykładają. Tego w Izraelu bardzo Bóg kładł na to, żeby tych biednych, wdowy, sieroty wspomagać, żeby nie czyniono tego. Ale chodzi nam dzisiaj o to słowo ucisk, że jest to też w takim znaczeniu używane, to słowo utrapienie, bo to zależy od tłumaczenia, że to są jakby słowa znaczące to samo. Natomiast przeczytajmy sobie objawienie, pierwszy rozdział, 9 werset, gdzie już to określenie jest w innym kontekście użyte. Też tysiąclatka dwójka. Księga Objawienia, inaczej Apokalipsa, 1 rozdział, 9 werset. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jeszule, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jeszuły. Czyli ten ucisk tutaj widzimy, na czym polegał, z czym był związany? Z wytrwałością w Jeszule, bo znalazł się na przykład na tej wyspie Patmos, tak, jakiegoś zesłany został tam, i z powodu słowa, które głosił, i świadectwa Jeszuły. Czyli widzimy, ten ucisk tutaj jest elementem prześladowania. Dlatego tu podkreślam, to tu wiele tych cytuję wersetów, żeśmy zrozumieli, że ucisk nie wiąże się stricte z prześladowaniem, nie wiąże się stricte z karą, tylko jest tym elementem. Może być nawet niezwiązany z jednym i z drugim, chociaż często jest powiązany. Przeczytajmy sobie, że jak jesteśmy w objawieniu, 7 rozdział, 14 werset,
bo to też jest w tym samym kontekście, co ten 9 werset, czyli objawienie 7:14. To ja mam vocatio, żeby to było, bo tam mówię, różni tłumacze różnego słowa używają, ale żebyśmy to zrozumieli, że jest to w tym kontekście. I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz, i powiedział mi, ci są przychodzący z ucisku wielkiego i opłukali szaty ich i wybielili je we krwi baranka. Czyli tu kontekst wskazuje, że to są ci prawi, którzy opłukali szaty, bo opłukanie szat, tak, znaczy świętość, prawość, wybieli je we krwi baranka, czyli podążają za Mesjaszem i to oni z jakiegoś ucisku, no tu wielkiego jako określenie, wychodzą jako ci, którzy są prawi w oczach Boga, można tak powiedzieć. I ten ucisk jest związany z prawością, czyli można powiedzieć w pewnym sensie z prześladowaniem. I widzimy, że kontekst pokazuje, że ucisk, inaczej mówiąc utrapienie, inaczej mówiąc udręka, inaczej mówiąc próba, z kontekstu wynika, czy to jest prześladowanie, czy kara. Czy lub samo jakieś takie utrapienie jako próba wytrwałości w danej sekundzie, w danej chwili, w danej odpowiedzi, to jest też jakby osobny taka materia, nie wiem jak to nazwać nawet. Przeczytajmy sobie, bo chodzi mi o co, żebyśmy dokładniej zrozumieli, że jak nawet czytamy Biblię, żebyśmy z kontekstu, z tego co czytamy, wiedzieli dokładnie, czy to jest prześladowanie, czy to jest kara. Bo chodzi o to, że jak zaczniemy rozróżniać to, nauczymy się, ja też uczę się cały czas tego, bo życie ludzkie jest tak skomplikowane, że postanowiłem w swoim życiu iść za Jeszuą, Bogiem jednym. Jeszua jako syn, jako ten, który odkupuje, jako to narzędzie Boga, tak ujmę, bo on się nim posłużył, wysłał go po to, żeby to zrobił, co zrobił, co miał zrobić. I Tora jako całość, bez wyjątku, stwierdziłem, że jeżeli przyjmę te założenia, które uważam, że są od początku Biblii, czytamy, w Biblii czytamy o nich, to wiele niewiadomych mi odejdzie. Z tej bardzo dużej puli różnych możliwości. I tutaj chcę nadmienić, że to nie jest kupowanie sobie przychylności, bo tak niektórzy postrzegają, że będę przestrzegał prawa Bożego, to będzie mi się dobrze wiadło. To nic tutaj jest, nie o to mi chodzi. Nic takiego. Chcę zachować prawość ze względu na Stwórcę, na miłość Jeszua do Stwórcy, że zachował prawa. Chcę go naśladować w tym, że też chcę zachować te prawa. Tam to jest dodatkiem, można powiedzieć, wszystko inne. To trzeba o tym pamiętać, bo Hiob, do niego też chyba pójdziemy na chwilę, Hiob chciał sobie kupić przychylność Boga. I jeżeli to rozumiemy, co tam jest napisane w Hioba, to zrozumiemy, dlaczego Bóg Hioba jakby wystawił na widelcu przeciwnikowi, szatanowi. Bo Bóg sam zaproponował, a zobacz, tu mam takiego prawego. Bóg chciał nauczyć Hioba przez tą dyskusję, że tak powiem, z szatanem, co czytamy w Hioba w pierwszym rozdziale.
chciał nauczyć, że nie kupi sobie nic u Boga. Bo są ludzie, którzy mówią nowonarodzeni i tak dalej, i próbują kupić sobie przychylność Boga różnymi sposobami, jakieś odmawianie psalmów, jakieś inne zachowania, próbują w duchu pogańskim, bo to jest duch pogański dokładnie, gdzie przychodzi taki wyznawca jakiegoś bóstwa z darem i to bóstwo ma mu dać, przykładowo, zdrowie dzieci, ma mu dać przychylność dla zdrowia dzieci. Przychodzi mu z darem, czyli go kupuje. To jest właśnie ten mechanizm. Bardzo zły i w Hiobie w pewnym sensie takie coś było. On był prawy, ale tu pod tym względem troszeczkę źle myślał. Bóg chciał, żeby pojął coś innego. Chciałem to zaznaczyć, żeby to nie było tak, że ja chcę sobie kupić Bożą przychylność. Tylko powiedziałem o tym, że to mi pomaga zrozumieć bardzo trudne sytuacje życiowe, wiele różnych zależności między ludźmi, między krewnymi, między rodziną, bliskimi osobami, bardzo dużo różnych rzeczy. Bardzo dużo rzeczy to po prostu odrzuca i zawęża. Co odrzuca? Odrzuca wariacje, że nie można zdefiniować, czy dana sytuacja to jest upomnienie, kara czy prześladowanie. Jeszcze mam tu objawienie, już jesteśmy w objawieniu jeszcze, 3:10. Bo będziemy tutaj analizować pewne wersety. Ja chcę tylko pokazać, jak można znaleźć w tych wersetach logiczną odpowiedź. Skoro bowiem zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, no to jest list do zborów, wiemy, do zgromadzeń, a ja ciebie zachowam od godziny próby, która ma przyjść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować tych, co mieszkają na ziemi. Widzimy tutaj, jako do prawego jest te słowa skierowane, że ja cię zachowam ze względu na twoją prawość od godziny próby, która ma przyjść na cały zamieszkany obszar, ale wypróbowane będą inni mieszkańcy ziemi. Oczywiście tu jest duży ogólnik. Ci mieszkańcy ziemi w jaki sposób mają być wypróbowani, ale widzimy tą różnicę tutaj. Zachowanie od godziny próby prawego od innych, których tam coś dosięgnie. Tutaj w tym wypadku trudno to zdefiniować. Ale już dosadniej mamy dokładniej mamy objawienie 12 rozdział. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, tam mamy określenia z powodu imienia Jeszua czy Jezusa lub głoszonej Ewangelii. No teraz wszyscy głoszą Ewangelię, wszyscy Jezusa wyznają, a Kościół wybucha bombą. No i prześladowanie. Ale może nikt się nie zastanawia, a może to nie jest prześladowanie. O to mi chodzi. Bo może to jest, tylko trzeba się zastanowić. Ja tylko chcę pokazać, że trzeba się nad tym zastanowić, a nie za każdym razem mówić, że to jest prześladowanie. Objawienie 12:17, przekład poznański. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł, by rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Bożych i mają świadectwo Jeszua. Ta walka jest tu uciskiem, utrapieniem, tak? Z resztą potomstwa. Ale dlaczego? Co to jest? Kara czy prześladowanie? Dalsza część wersetu nam definiuje to. Którzy strzegą przykazań Bożych i mają świadectwo Jeszua. Czyli to jest, to utrapienie, ten ucisk jest
prześladowaniem. I tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że rozpoczął walkę z resztą jej potomstwa i z tymi, co strzegą przykazań Bożych. Mógłby się ten werset w tym miejscu zatrzymać. Lub ten werset mógłby brzmieć, rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa i z tymi, co mają świadectwo Jeszua. To, co mówiłem wcześniej. Trzeba znać pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Tu w pewnym sensie jest podobna myśl. Strzegą przykazań Bożych, czyli byśmy to określili Tora, i mają świadectwo Jeszua, czyli są naśladowcami Jeszua, podążają za nim. Ludzie, którzy uważają, że prawo jest przybite do krzyża, to w ogóle tego nie odczytają, nie zrozumieją tego. No właśnie o tym mówiłem. Sedno mówisz. Jeszua nie daje żadnych nowych przykazań. Sedno mówisz i o tym, co ja mówiłem, jak rozpoznać, gdzie jest prześladowanie, a gdzie jest kara. I to jest sedno. Jeżeli odrzucasz Torę, to już znajdujesz się po stronie generalnie upomnień kary. Automatycznie w pewnym sensie, ale wszyscy to definiują jako prześladowanie. No i nie widzą tego. Bo czytają werset ze względu na moje imię lub na głoszenie Ewangelii. Ale są też inne fragmenty, co mówią o przestrzeganiu przykazań Bożych i mają świadectwo Jeszua. W innym miejscu jest mowa, którzy śpiewają pieśń Mojżesza i Baranka. Jeszua sam powiedział, że nie przyszedł usunąć nic. No ale Paweł napisał, że tam jest, przybił list dłużny do krzyża. No ale słuchasz Pawła, czy Jeszua jest twoim panem, czy Szaweł? Ale nawet nie o to chodzi, bo list dłużny to nie jest to samo. Ale już nieważne. No ważne. Już pomijam to. To ważne, ja wiem, że to jest ważne, bo to jest słowo, które co innego znaczy, ale już pomijam to. Ale czy słuchasz Pawła, czy twoim panem jest Paweł, czy twoim panem jest Jeszua? Rozumiem, że mówisz to w tym kontekście, że wyrok sądu administracyjnego jest ważniejszy niż rejonowy. Izajasza, 51. Rozumiecie już, dlaczego powiedziałem, że rozpoznać, czy jest prześladowanie, czy kara, można tylko z takiego punktu wyjścia, gdzie przestrzegasz całą Torę i wierzysz w Jeszuę. Całą Torę. Można tylko wtedy widzieć, znaczy nauczyć się, bo to też trzeba się nauczyć tego. Od razu człowiek nie będzie widział tego. Izajasza 51, werset 7, przekład poznański. Słuchajcie mnie, wy, którzy sprawiedliwość znacie, ludu, mający me prawo w swych sercach. Nie bójcie się urągania ludzi, nie trwóżcie się ich zniewagami. To jest powiedziane. O czym? O prześladowaniu. Bo tu jest mowa o me prawo w swych sercach. Nie bójcie się tu prześladowaniem, czy tą trudnością, próbą jest urąganie ludzi, tworzenie zniewagi. Słuchajcie mnie, wy, którzy sprawiedliwość znacie, mający me prawo w swych sercach. Widzicie? I tu jest to prześladowanie. Chcę wam pokazać, że tak jest to wszystko zdefiniowane przez Najwyższego. Są trudniejsze fragmenty. Zaraz może do nich dojdziemy. Jeremiasza. Bo ja chcę na tych teraz fragmentach pokazać wam, jak to można definiować. No ale jakbyśmy ten jeszcze, wracając do Izajasza, jakbyśmy powiedzieli, no Jezus, tylko zbawienie jest w Jezusie, Jezus dał nowe prawo, nic nas nie obowiązuje, możemy robić co chce, każdy dzień jest świętem, szabatem, jak to mówią, jeszcze używają tego określenia, że każdy dzień jest szabatem, no to czy ci ludzie są, jak są urągania, zniewaga i tak dalej, ci ludzie mają sprawiedliwość, znają sprawiedliwość i mają prawo w swych sercach? Bo tu jest słowa Tora, Tora jako pouczenia. No nie. Widzimy tą
jak co powoduje definicję, jak coś zdefiniujemy. Punkt wyjścia, gdzie jest. Jeremiasza 1,17. Bo to jest o Jeremiaszu. Jeremiasz żył w szczególnym czasie wśród swoich ziomków, wśród ludu Bożego, który miał świątynię, który składał ofiary w świątyni, który mienił się, że Bóg jest z nimi. Jeremiasz do nich był posłany. Jeremiasza ile? Przepraszam. Jeremiasza 1,17. I Stwórca mówi do niego tak. Ty przeto przepasz swe biodra, śmiało mów, czyli przepasz tu biodra, z kontekstu wychodzi, co ma być tym przepasaniem swe biodra. Śmiało mów im to wszystko, co ja ci nakażę. Nie drżyj przed nimi, bym ja nie napełnił cię wobec nich drżeniem. Czyli ty przepasaniem swoich biodra miała być odwaga, że nie powstrzymuj się od tego, gotowość, nie powstrzymuj się od tego, co masz im przekazać, bo jak tylko zadrżysz przed nimi, to będziesz cały czas się bał przed nimi. Odwaga. Nie możesz zawahać się w tym wszystkim, co masz powiedzieć. Bo wiemy, że Jeremiasz mówił okropne rzeczy. Dla tego ludu prorokował. Jeżeli to było wtedy upomnienie, bo tu jeszcze jakby ta kara nie nadchodziła, ale ona była zapowiadana, że jak nie nawróci się Izrael, cały lud, to będzie to, co Jeremiasz mówi, znaczy Bóg przez Jeremiasza. Podobną rzecz mamy do Ezechiela, 2:6, Ezechiel 2:6. I sobie za chwilę przejdziemy do Dawida, bo Dawid jest ciekawą postacią, bo tam różne formy tego występowały. Ezechiela 2:6. A ty, synu człowieczy, ja mam synu człowieczy z dużych liter. Śmieję się ironicznie, bo tam, gdzie o Jeszule jest syn człowieczy, zawsze tłumacze z dużych liter siekają. Jakby coś to było szczególnego. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich, słów ich się nie lękaj, bo ciernie cię otaczają i na skorpionach siedzisz. Nie lękaj się ich słów, niech cię nie pożera ich oblicze, przeraża ich oblicze, gdyż są oni domem buntowniczym. Widzimy? Tutaj prawość Ezechiela do nieprawego domu buntowniczego i tutaj tak. Ezechiel doznaje ucisku, cierpienia, próby, prześladowania. Nie lękaj się słów, czyli niech nie przeraża się twoje oblicze, czyli może być coś strasznego, mogą coś straszne rzeczy robić, tak jak z Jeremiaszem, też przecież go uwięzili, głodzili, różne rzeczy z nim robili. Widzimy tutaj ten ucisk, to utrapienie jest w kontekście prawości. Nieprawi uciskają prawego. Bo ja nie znalazłem nigdzie w Biblii, w tekstach Biblii, żeby prawy uciskał prawego. Spotkaliście gdzieś takie miejsce? No tylko była próba, tak? Jeszua do Filipa mówi o tych chlebach. Ale to była próba, to nie było prześladowanie. Do Dawida, bo to jest też ciekawy moment, co Dawid wypowiada się, 1 Samuelowa, 26 rozdział. Pierwsza Samuela,
26 rozdział od 7 wiersza. To jest takie zdarzenie opisane do 11. W nocy udali się więc Dawid i Abiszaj do obozu, a oto Saul spał w samym środku obozu, jego włócznia była wbita w ziemię opodal jego głowy, Abner zaś i wojsko spało wokół niego. To trzeba tło pewne nakreślić, bo może nie każdy wie. Saul to jest obecny król Izraela z plemienia Beniamina, natomiast Dawid, bo Saul już zgrzeszył, już był jakby w oczach Bożych przekreślony, bo Dawid został jakby namaszczony na następnego króla, on był namaszczony i Saul prawdopodobnie wiedział, że Dawid będzie królem, stąd go ścigał i próbował go zabić w różny sposób. I tutaj sytuacja jest taka, że Saul tutaj, jak to jest napisane, śpi w środku obozu, a Dawid z Abiszajem się zakradają tego obozu. Tak nakreślić sytuację. Wtedy Abiszaj rzekł do Dawida: wydał Bóg dzisiaj twojego wroga w twoje ręce. Pozwól, czyli ten Abiszaj mówi, pozwól do Dawida, a przygwożdżę go włócznią do ziemi jednym uderzeniem. Tym bardziej, że przy Saulu wbita w ziemię włócznia jest. Sprzyjająca sytuacja. 9 werset. Ale Dawid odpowiedział Abiszajowi: nie zabijaj go. Któż bowiem mógłby podnieść swą rękę na pomazańca Jahwe, nie ponosząc za to kary? I mówił Dawid: na Jahwe żywego, tylko sam Jahwe może go pozbawić życia, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo też pójdzie na wojnę i polegnie. Niech mnie strzeże Jahwe, bym to ja miał podnieść rękę na pomazańca Jahwe. Teraz zaś weź włócznię, która jest przy jego głowie, i dzban z wodą i wracajmy. Bo później Dawid mówi mu następnego dnia, że miał sposobność go zabić, ale go nie zabił, bo jest pomazańcem. Nie czyha na jego życie, bo Saul sobie ubzdurał, że Dawid chce go zabić jako następca tronu. Ale widzimy tutaj, że Dawid, dla Dawida ta cała sytuacja czym była? Próbą. Nie była ani prześladowaniem, ani karą. Próbą jego prawości. I to w jego słowach się wyraziło, że on nie może podnieść ręki na tego, którego Bóg wyznaczył. Natomiast ten Abiszaj myślał po ludzku, bo chciał go po prostu skorzystać z okazji i chciał go zabić. Widzimy dwie różne postawy. Postawa właściwa Dawida w tym momencie i wręcz w pewnym sensie jakby modlitwa: niech mnie strzeże Jahwe, bym ja to miał podnieść rękę na pomazańca jego. Chcę, żeby to nigdy nie nastąpiło. Widzimy, że ta sytuacja to jest próbą. I teraz poczytajmy sobie Dawida. Sytuacja z Batszebą. Czy to była próba? Czy to była prześladowanie? No może Batszeba sama wyszła tam, kusząc go. Nawet jeżeli wyszła, to i tak niczego nie usprawiedliwia. Dlaczego Uriasz, jej mąż, nie chciał z nią być? Bo czytajmy to i pozastanawiajmy się nad zachowaniem tych wszystkich ludzi, którzy tam występują. Przeczytamy sobie jeszcze tutaj Dzieje Apostolskie, bo tutaj jest też dużo mowy o różnej sytuacji, różnych sytuacjach. 5 rozdział o naśladowcach. 5 rozdział 34 do 42. To jest taka sytuacja opisana. Wtedy na posiedzeniu Sanhedrynu zabrał głos pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa szacowany przez cały lud, polecił na chwilę wyprowadzić apostołów. A do nich powiedział, czyli do Sanhedrynu: Izraelici, zastanówcie się, zanim postanowicie czynić coś z tymi ludźmi. Niedawno temu wystąpił
Teudas, podając się za kogoś niezwykłego i przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został zabity i wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i nikt z nich nie został. Potem w czasie spisu pojawił się Judas z Galilei i także pociągnął za sobą lud. A kiedy zginął, wszyscy jego zwolennicy również się rozproszyli. Wobec tego mówię wam, zostawcie tych ludzi i zwolnijcie ich. Jeśli to jest wymysł czy dzieło czysto ludzkie, rozpadnie się, a jeżeli pochodzi od Boga, nie zdołacie go zniszczyć, a może się okazać, że walczycie z Bogiem. Zgodzili się z nim, wezwali apostołów, chciałem tutaj tło nakreślić, wezwali apostołów, ukarali chłostą, nakazując, by nie przemawiali w imię Jeszua i wypuścili ich. Z radością wychodzili z tego Sanhedrynu, że godni byli znosić zniewagę dla imienia Pana. Nie przestawali codziennie nauczać w świątyni i w domach, głosząc dobrą nowinę o Jeszule Mesjaszu. I teraz zobaczmy. To się dzieje w narodzie izraelskim, tutaj jakby między sobą jest Sanhedryn, czyli rada, która decyduje o różnych rzeczach. Jakby takie sędziowie, można powiedzieć. Przyprowadzono ich, że głoszą, no i stwierdzono, no dobra, wypuścimy ich, tak? I co? Oni zostali ukarani chłostą. To nie jest taką rózgą, tylko to chłosta, bo tak to dano. Ale Paweł w innym miejscu mówił, że 40 batów dostał. Może o tym mówił. Bo przemawiał ją w imię Jeszua. I oni się cieszyli z tego. Tak? Czyli tu widzimy w prosty sposób dla imienia Pana, tak? To dzisiaj też wszyscy mówią dla imienia Pana, a tu jeden drugiego zabija, bo też tak w różnych kościołach jest, przychodzi ktoś z karabinem maszynowym i większość zabija. Był taki przypadek, kiedyś mówiłem, w czasie II wojny, to chyba jedyni Amerykanie, którzy zginęli w czasie II wojny światowej na terytorium Ameryki. Taki film dokumentalny oglądałem. Japończycy wysyłali bomby takie specjalne balonami. Był pewien okres czasu w roku, że te wiatry El Niño, czy tam jakoś się nazywają, że akurat z tamtej strony wieją do Ameryki i oni sobie wymyślili, że bomby będą wysyłać balonami, gdzie na terenie Ameryki one lądowały. I pewna rodzina chrześcijańska, pastor z żoną, czwórka albo piątka dzieci, duża rodzina, i któreś dziecko znalazło taką bombę, no i tam pomnik stoi. Wszyscy zginęli od tej bomby. Chrześcijanie, ci, którzy głoszą imię Pana. To jest zastanawiające. Jedyni, którzy zginęli na terytorium Ameryki, Amerykanie w II wojnie światowej. I chrześcijanie, pastor z całą rodziną. Dużo osób w jednym zdarzeniu. Bardzo zastanawiające. W każdym razie z tego zdarzenia, co czytamy w Dziejach Apostolskich, jest to określenie, tu możemy jasno wywnioskować, że to jest prześladowanie, tak, z powodu imienia, ale czy możemy tu zdefiniować, że samo mówienie o imieniu Jeszua, przyznawanie się jest tutaj tym papierkiem lakmusowym, jak to zdefiniować? No nie, powiedziałem już wcześniej. To takie z tego wywodzenie, czy to jest prześladowanie, czy nie, jest bardzo błędne. Prowadzi wręcz w błąd. Bo tu jak czytamy, codziennie nauczać w świątyni, po domach. Oni zachowali prawość w świątyni, też chodzili, jak przeczytamy, do synagog, w szabat zachowywali prawa Boże, te odwieczne, i naśladowali Jeszua, że nie wszystkie prawa są dane od Boga, bo były też prawa ludzkie, jak to Jeszua mówił, że ustanowili sobie prawa ludzkie. Paweł o sobie pisał i o współbracie w Chrystusie, Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 22 rozdział, 12 werset, od 12. Zobaczmy, tu określenie pada. A tam Ananiasz, człowiek pobożny, żyjący według czego? Według nauk Chrystusa? No tak, bo był w
ciele Mesjasza, ale tu jest określenie żyjący według prawa. Który to werset jeszcze raz? Okay. 12. 12. Okay, cieszący się dobrą opinią wszystkich tamtejszych Judejczyków, przyszedł, stanął przede mną i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. W tej samej chwili spojrzałem na niego. On zaś powiedział: Bóg ojców naszych powołał cię, abyś poznał jego wolę. Słowa tego Ananiasza. Bóg ojców naszych powołał cię, abyś poznał jego wolę, oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z jego ust. Będziesz mu świadkiem u wszystkich ludzi tego, co widziałeś i słyszałeś. Czemu się więc wahasz? Wstań, ochrzcij się, zanurz się, oczyść się z grzechów twoich, wzywa jego imienia. Potem wróciłem, bo to Szaweł opowiada. Potem wróciłem do Jerozolimy, Jeruszalaim, do miasta pokoju. Gdy modliłem się w świątyni, miałem widzenie. Zobaczyłem go, jak mówi do mnie: spiesz się i opuść prędko Jerozolimę, Jeruszalaim, bo tu nie przyjmą twojego świadectwa o mnie. A ja na to: Panie, oni przecież wiedzą, że to właśnie ja wtrącałem do więzienia i kazałem bić w synagogach tych, którzy w ciebie uwierzyli. I widzimy, że Szaweł doznaje tego samego utrapienia, prześladowania, co sam był prześladowcą. Wrzucał do więzień, biczował w synagogach i tak dalej. 20 werset. Gdy Szczepan krwią swoją dawał tobie świadectwo, Stefan krwią twoją dawał tobie świadectwo, byłem przy nim, zgadzając się na to i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. Paweł tu pisze o prześladowaniu bardzo, bardzo twardym, prowadzącym do wręcz morderstwa, tak? Bo to inaczej nie można nazwać. Jeszcze inne zdarzenie sobie przeczytamy też z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, bo tu też jest definicja. 16 rozdział, 13 wersetu. W dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać z kobietami, które się tam zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry. Pan sprawił, że uważnie słuchała słów Pawła. Gdy ze swym domem przyjęła zanurzenie, prosiła ich: skoro uznaliście mnie za wierzącą w Pana, wejdźcie do mojego domu i zatrzymajcie się. I wymusiła to na nas. Gdy potem udawaliśmy się na modlitwę, zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i dzięki wróżbom przynosiła duże dochody swoim właścicielom. Biegnąc za Pawłem i nami wykrzykiwała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. Rozdrażniony tym Paweł odwrócił się i powiedział do ducha: nakazuję ci w imieniu Jeszua Mesjasza, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł z niej duch. Kiedy jej właściciele zorientowali się, że przepadły zyski, na które liczyli, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek i postawili przed władzą. Gdy ich stawili przed strategów, powiedzieli: ci ludzie są Judejczykami i wywołują zamieszanie w naszym mieście. Głoszą bowiem obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować, a tym bardziej zachowywać. A gdy przeciw nim wystąpił także tłum, strategowie zdarli z nich szaty i kazali wychłostać. Po surowej chłoście wrzucili ich do więzienia, polecając strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Na ten rozkaz wtrącił ich do lochu, a nogi ich zakuł w kajdany. I zobaczmy, jest tutaj sytuacja, bo z całej tej sytuacji nawróciła się rodzina, później czytam o strażniku, tam sobie warto przeczytać dalej, ale dzisiaj jakby tą kwestią się zajmujemy. Ten duch wieszczy mówił, że to są słudzy Boga Najwyższego, głoszą wam dobrą drogę zbawienia i karą tu za to wszystko była chłosta i więzienie, zakucie w kajdany. Ale tu jest ciekawa rzecz. Głoszą bowiem obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować i tym bardziej zachowywać. Co było specyficznego, że takie zdanie tu pada? Tak. Na początku czytałem 13 werset. W dzień szabatu. Znaczy, tu już zdarzenie nie jest w dzień szabatu, tak? Ale widzimy, że oni zachowują
prawość, Torę Najwyższego, są Judejczykami, tak jak tu ich zdefiniowano, czyli już to samo mówi przynależność pewną do pewnych zachowań, tak? Czyli Judejczyk zachowuje tam, ma swój święty dzień, tak można zdefiniować. A współcześni Rzymianie, jakby dzisiaj takiego, który przychodzi i mówi, Ewangelię głosi, przychodzę wam Ewangelię o Jezusie, Zbawicielu, i zamkniesz okno, i miłujcie się, moi kochani Rzymianie. To ci Rzymianie powiedzieli, no fajnie, kochajmy się. Ci Rzymianie nie mogli tego przyjąć, bo to było inne prawo, inne dni święte, inny Bóg, jeden. To było z ich sposobem myślenia coś nie do zrobienia. Zmiana wszystkiego. Tak. Zresztą tu oni sami mówią, głoszą bowiem obyczaje, których my Rzymianie nie możemy przyjmować, a tym bardziej zachowywać. Widzimy tutaj, że to jest coś innego. To nie jest takie, teraz uwierzmy w imię Jezusa i będziemy zbawieni. Tu nie ma tego. Podstawą do tego prześladowania oczywiście był Jeszua jako ten, który powoduje, że oni zaczynają działać i głosząc o Zbawicielu, ten, który przyszedł, Mesjasz obiecany przez proroków. Tak jak jest powiedziane, że o Jeszule powiedziano w prawie, w prorokach i w psalmach. Oni idą do tych ludzi, a gdzie oni idą? W szabat, gdzie idą? W które miejsce idą? Widocznie tam nie było synagogi. Się ludzie zbierali gdzieś nad rzeką, tak? Gdzieś tu było miejsce. Nad rzeką, miasto nad rzeką. Za miasto nad rzeką. Bo to też trzeba wiedzieć, że synagoga, no to jakiś kosz jest. Może jakieś to mniejsze miasteczko było. Nie było. Spotykali się w takim miejscu. Zbyt mało ludzi, prawda, było. No, albo nie było finansów jakichś, żeby jakiś budynek mieć. W każdym razie w dzień szabatu tam szli i głosili Mesjasza do ludzi, którzy cośkolwiek wiedzą na ten temat. Zachowują Torę. Szaweł, bo on dużo pisał o sobie, tak już jakby kończąc, to pokazując tą, bo tydzień temu jakby mówiłem z tej strony konsekwencji, kary, natomiast tutaj dzisiaj skupiam się na tych wersetach prześladowania i zaznaczam za każdym razem, nie dajmy się ponieść ogólnym określeniom w imię Jezusa, przez Ewangelię, prześladowani, to są już ogólniki, bo całość dzieje się w łonie przestrzegania Tory wśród, można powiedzieć ogólnie, Judejczyków, którzy z pradziada, z praojca przestrzegali tych praw. Jeszua tylko oczyścił z naleciałości doktryn ludzkich, powiedział, co jest, czym się kierować, co uważać za ludzkie prawa, wykazywał. Też prostował szabat, bo judaizm, jakby można by to określić, czyli religia, która powstała, system religijny, spowodował, że w szabat w ogóle nikogo nie można było nic robić. Nic. Kompletnie. On pokazał, że w szabat, jeżeli jest potrzeba, uratować komuś życie, to trzeba to zrobić. To jest prawdziwy szabat wtedy. Dobrze, przeczytajmy sobie jeszcze drugi Koryntian. On tu o sobie mówi dużo, co przeszedł. Chcę tylko to przeczytać, żebyśmy wiedzieli, że te prześladowania są różne i elementem prześladowania jest to utrapienie, ta niedogodność, ten ciężar, ale to wskazuje ten ciężar na prześladowanie lub na karę. Jest jakby elementem wspólnym tych obu rzeczy. Nie można przez stricte same utrapienia, sam ciężar definiować, czy to jest prześladowanie, czy to kara. Drugi Koryntian, 11 rozdział.
11 rozdział od 18 wersetu. Skoro wielu zwyczajnie po ludzku się chwali, ja będę się chwalił, chętnie przecież znosicie szalonych, choć sami jesteście rozumni. Hebrajczykami są. Ja też. Izraelitami są. Ja również. Potomstwem Abrahama są. Ja także. Widzimy? Tutaj? Gdzie jest to czytasz? 22 werset. Tu te nazwy... A, przepraszam, bo przeskoczyłem z 19 do 22. Nie zauważyłem, że mam tu przeskok, żeby nie czytać za dużo informacji nam niepotrzebnej. Tak. 22. Hebrajczykami są. Tutaj ja też. Izraelitami są. Ja też. To wiąże ta nazwa. Potomstwem Abrahama są. Ja też. Potomstwo Abrahama co miało robić? Znakiem przymierza z Abrahamem. To już innym razem. 23 werset. Sługami Chrystusa są? Teraz zdobędę się na szaleństwo. Ja jestem nim jeszcze bardziej, bo większy niż inni ponosiłem trudy, znosiłem cięższe więzienie i daleko większe chłosty. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. 5 razy byłem skazany przez Judejczyków na chłostę i otrzymałem owych 40 uderzeń bez jednego. 3 razy bito mnie rózgami, raz kamienowano, 3 razy przeżyłem rozbicie okrętu jako rozbitek. Całą dobę spędziłem na głębinie morskiej. CV niezłe. No to CV takie. Często podróżowałem i groziły mi niebezpieczeństwa na rzekach i ze strony zbójców, własnego narodu i pogan. Niebezpieczeństwa w mieście i na pustyni i na morzu, ze strony fałszywych braci. Spędziłem życie w trudzie i mozole, często wśród nieprzespanych nocy, w głodzie i pragnieniu, w częstych postach, w zimnie i na gości. Oprócz tego wszystkiego dręczy mnie codzienna troska o wszystkie zgromadzenia w Wieszule. Kto jest słaby, a ja nie odczuwałem tej słabości? Kto się gorszy, a ja z tego powodu nie płonę? Jeśli już trzeba się chlubić, to będę się chlubił w moich słabościach. Bóg i Ojciec Pana Jeszua, który na wieki jest błogosławiony, wie, że nie kłamię. W Damaszku namiestnik króla Aretasa strzegł miasta damasceńskiego, aby mnie uchwycić, ale spuszczono mnie w koszu przez okno w murze i w ten sposób wymknąłem się z jego rąk. On tam chciał go zabić. Widzimy tu, jakie prześladowania go spotykają. Gorliwość tą, co przedtem miał, żeby prześladować ciało Mesjasza, została obrócona dla gorliwości, dla głoszenia Ewangelii. I przechodził te różne utrapienia, bo były pewne, bo to są utrapienia. Jak statek się rozbił, utrapienie. Jak na głębinie morskiej, utrapienie. Ale też przechodził prześladowania, bo ze strony fałszywych braci niebezpieczeństwa można też, gdzie mógł stracić życie, też można powiedzieć, w związku z podróżą było to w jakiejś formie prześladowanie. Śmierć mu groziła prawie zawsze. Natomiast chciałem, żebyśmy jeszcze ostatni werset tutaj... Ostatni? Chyba ostatni. Dobrze. Ten miał być ostatni. Trzeba czytać. Słuchać mądrych słów. Może tak. Może nie to tutaj, żeby skrócić. Psalm 89. Chociaż ten Marka tu wprowadza ten psalm, no ale może tylko przeczytam, żeby wprowadzić ten psalm. Marka 13, od 8 do 13, bo powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i w niektórych miejscach będą trzęsienia ziemi, nastanie głód, to początek boleści. A wy uważajcie na siebie, będą was ciągali po sądach i będą was biczowali w synagogach i będą was stawiać przed namiestnikami i królami z mojego powodu na świadectwo przeciwko mnie. Najpierw jednak Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom, a kiedy będą was prowadzić przed sąd, nie troszcie się naprzód o to, co powiecie, ale mówcie to, co będzie wam dane w owej godzinie, bo to nie wy mówicie, ale Duch Święty. Brat wyda brata na śmierć, a ojciec dziecko, a dzieci powstaną przeciwko rodzicom i będą ich zabijali. I będziecie
znienawidzeni przez wszystkich dla mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tutaj definicją można by powiedzieć, że tego prześladowania jest znienawidzenie dla mojego imienia. Natomiast przeczytajmy sobie psalm 89, bo ten psalm jest bardzo ciekawy, bo w interpretacji wszyscy się zatrzymują na kilku wersetach, ale my przeczytamy sobie dzisiaj troszeczkę więcej, szerzej. Psalm 89 od 27 wersetu, czytajmy sobie troszeczkę szerzej ten psalm, bo widzę, że ten psalm się spełnił zgodnie z tymi słowami, co mówili apostołowie, że już nieprawość czeka u drzwi, już wchodzi. Czytamy w psalmie 89 od 27, jako wprowadzenie te pierwsze wersety. Będzie wołał do mnie, Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i opoką zbawienia mego, ja zaś ustanowię go pierworodnym, najwyższym spośród królów ziemskich i na wieki zachowam dla niego łaskę moją, a przymierze moje z nim trwać będzie niewzruszone. Ród jego utwierdzę po wieczne czasy, a tron jego jak długo istnieć będą niebiosa. To jest interpretowane jako o Mesjaszu. Oczywiście w pierwszym słowach jest to mowa o Salomonie. Chyba o Salomonie. Nie o Dawidzie. O Salomonie to jest mowa. W pierwszym, ale w szerszej interpretacji o Mesjaszu, jako ten, który zasiada na tronie Dawidowym, jako jego, jako król po wieki. Natomiast jest werset 31 i dalej. Jeżeli synowie jego porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich postanowień, jeśli pogwałcą moje ustawy i nie będą strzegli moich przykazań, rózgą ukażę ich przestępstwa, ich przewinienia razami. Można przeczytać sobie dalej, bo to jest też w kontekście Dawida, ale ja chciałem zwrócić uwagę na proroctwo, że te 27 do 30 się jako do Mesjasza odnosi, ale weźmy też 31 do 33 jako do odstępstwa, które naszło. A to odstępstwo przyszło dlatego, bo tu porzucili prawo, zaczęło wchodzić. Od czego się zaczyna wszystko? Zmiana prawa. Od bałwochwalstwa, od zmiany Stwórcy. Stwórca, a później weszło, bo wiele jest naukowych przez biblistów opracowań, w jakim czasie wchodziła doktryna, że Chrystus jest Bogiem. W jakim czasie? Jak to się rozwijało? Od tego się zaczyna wszystko. Że odstępują, porzucają prawo. Dlatego powiedziałem, jedyną wykładnią, gdzie rozpoznać w swoim życiu, czy jak na kogoś patrzymy, czy na jakąś sytuację na świecie, to jest tylko to, że Bóg jest jeden, jeden jak jeden, nie jakaś wyimaginowana koncepcja, jeden i zachowywanie całej Tory. Z tego punktu, jak będziemy wychodzić, zawsze uda nam się prawidłowo rozpoznać, w jakiej sytuacji, co ta sytuacja jest. I tu widzimy, że porzucą prawo, pogwałcą ustawy, nie będą strzegli moich przykazań, rózgą ukażę ich za przestępstwa, a przewinieniem razami. Kara spotyka za odstępstwo, za odejście. I w ogólnym pojęciu chrześcijaństwo mówi, że jest prześladowane tu, tam i owam. Natomiast ci naśladowcy Jeszua odeszli od prawa i już jakby to skażenie jest i wszystko, co powstaje później, jakiś luteranizm, kalwinizm, protestantyzm o w ogólnym znaczeniu i tak dalej, już buduje na złym fundamencie, tak można powiedzieć, czyli samo już założenie jest błędne i z tego błędnego założenia później
wychodzą takie błędy w interpretacji, czy to jest prześladowanie, czy kara. Powiem wam o swoim takim zdarzeniu wczoraj, bo trochę deszcz popadał tutaj u nas. I słońce zaświeciło. Słuchajcie, słońce zaświeciło, a wiem, że po deszczu jak słońce świeci, to często co widać na niebie? Tęcze. Żeby nas... Tęcze. Tęcze. A tęcza czym jest? No czym? No tym przypomnieniem. Jest znakiem. Znakiem. Znakiem przymierza. No. Tak. Po prostu jak małe dziecko wylatuje na zewnątrz i szukam tęczy na niebie. I jest. Jest. Oddaję chwałę Stwórcy za to przymierze. Zastanówcie się nad tym. Mówiłem kiedyś Filipiny, czy tam Filipiny chyba. To ktoś mówił z pozycji katolickiej, jakie tam rzeczy się straszne dzieją. Bałwochwalstwo, czary i inne rzeczy. I co róż, tsunami tam leci. Woda. A Bóg powiedział, że już nikt nie zginie wodą. Znaczy, że ziemia cała nie będzie. Bo no tak, nie zaleje. No. I teraz pytanie jest. Jeżeli ludzie giną przez wodę, to te słowa, co Bóg powiedział, to przymierze, to dla kogo jest? Ja się tak zastanawiam. Chyba powiedział, że nie zniszczy ziemi tęczą. Wodą. Wodą oczywiście. Ale ziemia może tu być też alegorią w tym wypadku, czyli ludzi. Bóg może mógł użyć tego określenia w dwojaki sposób. Mi się wydaje, że chodziło o całą ziemię. W dwojaki sposób, bo o co chodzi? Czy ludzie na ziemi oddają chwałę Stwórcy, jak widzą tęczę, jako przymierze wieczne, że nie zginą wodą? Nie. Bądźmy prawi. Ja nie mówię, ja tylko mówię to, co w moim sercu gra, że szukam wręcz, bo wiem, że taka sytuacja następuje po deszczu, bo nie zawsze tą tęczę widać. Nie zawsze jest. I po prostu pokazuje, żeby oddawać chwałę Bogu za to, co On ustanowił. Przymierze to ustanowił. To dla Boga chyba mówi, prawda? Że, tak. Że tęcza jest dla Niego jako przypomnienie. Dla ludzi. Tak? A nie mówi, że dla Niego? Jako ludzi kładę znak na niebie jako znak, żeby pamiętać. Między Bogiem a ludźmi i zwierzętami. Między Bogiem a zwierzętami. Jako ciekawostkę tylko powiem, że w Sidurze, czyli w modlitewniku dla wyznawców judaizmu, tego oficjalnego, ortodoksyjnego, jest również modlitwa, którą należy wypowiedzieć po zobaczeniu tęczy. Po każdym deszczu jest tęcza. Nie zawsze. Po każdym? To jest specyficzna sytuacja. A, no tak. No i to ten psalm, który puścił dzisiaj 23, też pokazuje, jak sobie poczytamy w różnych przekładach, tam jest ukryta, bo wszystkie chrześcijańskie ugrupowania, włącznie z katolicyzmem, śpiewa ten psalm, Pan jest pasterzem, a tam jest JHWH, tetragram, psalm Dawida, tetragram Jahwe, czy Jahwe jest moim pasterzem. On jest pasterzem, nie zabraknie mi niczego, wiedzie mnie, przekład poznański, jest jedyny przekład, który uwypukla to, wiedzie mnie prawymi drogami przez wzgląd na swe imię. Prawość jest. Jeżeli jest ta prawość, to jak będę szedł nawet ciemną doliną, zła się nie będę lękał. To, co czytaliśmy w innych miejscach. Ochroni, żeby Jeremiasz się nie bał, Ezechiel, żeby się nie bał, nie dał się zastraszyć. Zastawia stół, masz obfitość, wśród cię mięsów, namaszczasz głowę moją olejkiem, puchar mój napełniasz po brzegi, masz dostatek wszystkiego. Zaprawdę dobroć, łaskawość towarzyszą mi przez wszystkie dni mojego życia i będę mieszkał w domu Jahwe po kres moich dni. Wiedzie mnie prawymi drogami. Tu jest wskaźnik. Kiedy? Nie, że ty go śpiewasz, że jest twoim pasterzem, pan, jakiś tam pan, bo jakbyśmy to przełożyli na stare języki, to co, Baal jest Panem? Twoim Bogiem, przepraszam? No de facto tak, dosłownie.
Pan to jest określenie bliżej nie wiadomo co. W tym psalmie jest konkret. Dlatego zachęcam, żebyśmy Boga, Jego prawo sobie postawili za cel, ale nie sam w sobie, jako naszą świętość, jako nasze oczyszczenie i dążyli do tego. Czytajmy, uczmy się, bo w tych tekstach, które czytam, oczywiście nie po polsku, najlepiej w oryginale, ale no jak mamy to, co mamy i rozumiem tak, jak rozumiemy, ale tam, gdzie Bóg wypowiada się bezpośrednio przez Mojżesza, czy Mojżesz cytuje to, co Bóg powiedział, bo mówi, tak powiedział Jahwe, tak? Czyli tu mamy Ducha Bożego w tych słowach. Znaczy nie w słowach jako po polsku, tylko w przekazie. Zachęcam, bo dużo rzeczy zaczniemy rozumieć w tym kontekście, jak temat jest rozpoznawać, co się na świecie dzieje. Czy od nas na wschód, czy w innych sytuacjach, czy jak była ta panika dwuletnia ze strzykawkami. Zaczniemy rozumieć bardziej, bo ja też się uczę, bardziej zaczniemy rozumieć, co się dzieje wokół nas i bardziej to, co też pokazywałem na tego pastora, wszyscy się go promowali, że islamista na niego z nożem się rzucił, a z tyłu ikony, obrazy maryjne. Zaczniemy rozumieć, że to nie tak, żeby pomóc czasami tym ludziom, bo jak każdy będzie mówił, o jak ty jesteś uciemiężony, no to ten człowiek będzie trwał w tym, co ma, ale jak przyjdzie prorok i powie, no nie, miałeś szansę, dostałeś szansę, miałeś przykre zdarzenie, pomyśl o prawie, o torze odwiecznej Boga i może to jest moment, ta cała sytuacja, żeby człowiek zmienił swoje pojmowanie, a nie klepać jak wszyscy, o to prześladowanie, to prześladowanie, to prześladowanie, a może nie. Ja tylko mówię, a może nie, jednak nie. Tylko poddaję wątpliwość, podałem różne przykłady, żeby nie iść za tłumem i klepać tak jak oni, nie dać się wciągnąć w tą manipulację często, która jest zwodnicza. Dobrze, zakończmy i dziękuję wszystkim. Temat trudny, ale potrzebny, tak jak zresztą większość. Może tutaj nie ma jakichś dogmatów wielkich. Zasadniczy jest to punkt wyjścia. Ten punkt jest najważniejszy, bo on pozwala właściwie ocenić. Tak jak ci w Izraelu przychodzi prorok i oni nie wiedzieli, czy to prorok on prawdziwy, czy tutaj ten mówi coś innego, ale też mówi, że prorokuje. Nie są w stanie rozeznać. Dobrze, szalom dla wszystkich od wiekuistego. Byśmy się spotkali za tydzień. Z czwartku na piątek według kalendarza księżycowego jest 50. dzień, pięćdziesiątnica. I spotkamy się w szabat już jako pierwsza parsza, Bereshit. I tam też będę chciał powiedzieć jedną rzecz o człowieku, z jakich klocków składa się człowiek. Tak, w cudzysłowie klocków. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Shalom.